Trzeba dać temu odpór, a jeżeli czemuś trzeba dać odpór, to najlepszy jest pan poseł Suski. O, tak jest. Bardzo go proszę. Że Jan Paweł, no, nasz święty, był wspaniałym człowiekiem i jest świętym Kościoła, ale też jest świętym dla naszej niepodległości, bo dzięki jego staraniom i dzięki jemu odzyskaliśmy niepodległość. Pamiętamy, że on tchnął ducha odnowy i ducha wolności w nasz naród, mówiąc: nie lękajcie się, niech Duch Święty stąpi. I ta ziemia rzeczywiście się odrodziła. I to duża zasługa Jana Pawła Świętego. Bez niego byśmy tutaj pewnie w tym Sejmie nie byli. No właśnie, panie przewodniczący, jak możemy powiedzieć, cały świat uwielbia świętego Jana Pawła II. Komu zależy na to, żeby zniszczyć jego dobre imię? Komunistom i zdrajcom. To wszystko. Komunistom i zdrajcom. Bo każdy Polak patriota docenia osoby nawet niewierzące. Przecież też się cieszą z wolności. No więc nie wiem, co ty sobie wybierasz, ale ja powiem tak, z komunizmem nigdy mi nie było po drodze, zatem jestem zdrajcą. Ja bardziej lubię taką sławną frazę komuniści i złodzieje. To ja poproszę do tych złodziei, bo my w Krakowie ciągle nie mamy pieniędzy, więc jakby się dało, to ja bym do tych złodziei bardzo... Jak, ale Witek, prosta rzecz, jak chcesz do złodziei, to chyba wiesz, gdzie jest biuro, złóż deklarację do PiSu i tak. Czegoś, tak? Możesz do PiSu, możesz do Partii Republikańskiej, możesz, wiesz, to jest dużo opcji. Jest tak, wiesz, służba Polsce, czy nie, Solidarność, wiesz, jak się to tam nazywa, SP, tak. Jest dużo jest możliwości. Jak to mówił Henryk Quinto, no mógłbym zostać politykiem, bankierem, ale wolę być par excellence złodziejem. Uczciwym złodziejem, tak. To uczciwym prawda. Złodziejem. Tak jest. No słuchaj, przecież cały świat kocha Jana Pawła II. Tak, to jest, bardzo mi się my też te w ogóle jesteśmy, zauważ jaki to jest ukłon z mojej strony, bo my jesteśmy w temacie absolutnie krakowskim, bo ta franciszkańska, nie. To ona w Krakowie jest, nigdzie indziej. To wasz biskup, wasz ja kardynał. Ja przyjadę do was do Warszawy i przywiozę wam pomadkę kamieni z franciszkańskiej, ten bombonierkę kamieni z franciszkańskiej. Tak już elegancko zapakowałem. A masz koncesję od Dziwisza? Bo to Dziwisz daje koncesję na ten handel. On daje na krew, zdaje się, on sprzedawał krew. Jest, matko. Reset obywatelski.